Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Damian Podraza. Ja jestem Kasia Podraza, jestem żoną Damiana. Tak, jesteśmy z Polski. Tak, i przyjechaliśmy tutaj do szpitala... Shrishi Ayurveda Hospital w Bangalore. Na proces panchakarmy. Tak, 10-dniowy proces panchakarmy, który był niesamowitym doświadczeniem. Tak, czujemy się po prostu tak oczyszczeni i tak cudownie i tak pięknie przyjęci. Jesteśmy w ogóle pierwszy raz w Indiach. Jesteśmy pozytywnie bardzo zaskoczeni tym, jacy są tutaj ludzie, jak nas przyjęli i w ogóle całą tą otoczką, jak to wszystko wygląda. Jak to jest wszystko zorganizowane, ponieważ szpital działa na zasadzie łącząc medycynę zachodnią z medycyną ajurwedyjską i to nas też bardzo fascynuje. My jesteśmy bardzo zafascynowani ajurwedą i ajurweda bardzo pomogła nam w naszym życiu. Ale to, co jest istotne, to ludzie, którzy tworzą to miejsce, ponieważ tu każdy człowiek, od osoby, która sprząta nasz pokój, po najbardziej wykwalifikowanych lekarzy, tak jak na przykład dr Dilbak Jindal, mają w sobie tak dużo miłości, serca, troski, że po prostu człowiek z samego przebywania z nimi tak jakby czuje się zdrowieje. Lepiej. Zdrowieje, tak. Tak. Ja muszę wspomnieć, że tak jak Kasia powiedziała, że tutaj na każdym szczeblu jest wyjątkowo, to dla mnie było niesamowite to, że nawet tutaj jak jest serwowane jedzenie, to pan, który daje nam jedzenie, panowie, są tak niezwykle serdeczni i mili, że po prostu chce się jeść. A propos jedzenie jest przepyszne. O, tak. Pokoje są świetne, lekarze są wykwalifikowani, masażyści są oddani. Bardzo. No po prostu jest to piękne, cudowne miejsce, w którym człowiek trochę czuje się jak w brzuchu mamy. Czuje się taki pełni zaopiekowany. Tak. I myślimy teraz, jak rozmawiamy, bo jesteśmy na końcu tego procesu, to myślimy, że na pewno tutaj wrócimy, bo warto i też wszystkim polecamy, żeby odwiedzili to miejsce, bo jest naprawdę wyjątkowe. I dziękujemy bardzo doktorowi Dilbakowi Jindalowi, bo dzięki niemu, dzięki temu, że on nam powiedział, że jest coś takiego, jesteśmy tutaj. No i wszystkich zapraszamy do tego pięknego miejsca. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.